Jest pani tradycjonalistką? 12 potraw, pusty talerzyk? Zawsze pusty talerz. Nie miałam nigdy okazji nikogo przyjąć na Wigilię. Nikt nie zapukał, ale zawsze jest pusty talerz. Zawsze jest tak, jak tradycja nakazuje. Zawsze zasiadam do Wigilii dopiero wtedy, kiedy zaświeci gwiazda. Jest 12 potraw, musi być. Zawsze rodzice pilnowali tego, tata zwłaszcza, i nie jest to łatwe, ale tak, zawsze tradycyjnie i tak jest najfajniej, tak ma sens. Jeśli ktoś by w końcu się zdecydował i zapukał, jakaś samotna, zbłąkana dusza, przygarnęłaby pani do tego wigilijnego stołu? No po to ten talerz jest, także ja myślę, że ja w ogóle uwielbiam czas świąteczny właśnie z tego względu, że wtedy się chętnie otwieramy na drugiego człowieka, pomagamy. Ja sama robię paczki dla dzieciaków, dla Caritasu. To jest taki czas, w którym człowiek jeszcze bardziej chce, a z drugiej strony więcej osób w tym momencie, w tym czasie świątecznym chętniej przyjmuje pomoc. Są ludzie, którzy nie chcą przyjąć pomocy tak po prostu, a ten czas świąteczny jest taki, że to jest takie łatwiejsze, że łatwiej też jest ją przyjąć. Także ja staram się pomagać na tyle, na ile mogę i w ogóle na co dzień, ale w święta szczególnie. I oczywiście, jeżeli ktoś by zapukał, to jak najbardziej.